Zaintrygowała mnie, skąd ta muzyka. Inspiruje mnie. Lubisz tu pracować? Uwielbiam. Mając to, można pracować, gdzie się chce. Czyli w domu. Właśnie. Ostatnio częściej niż matka. Zauważyłem. I nie sądzę, żeby to się zmieniło. Odlot. Środę o 21:05. Więc wszystko przygotowane. Skąd pan wiedział, że dziś zadzwoni? Nie pani pierwsza mi ulega. Ten pokój mam zarezerwowany od lat. Zanotowałaś adres? Of course, szefie. No to jadę. Chcę sprawdzić, czy Lucrecja pójdzie na tę randkę. Wystarczy tego dobrego. Chcę, żebyś była przytomna. Nie opieraj się. Obiecuję, że cię zadowolę. Pan sądzi, że tu przyszłam szukać zadowolenia? Brzydzę się panem. Nie wie pan nawet jak bardzo. To ma swoją nazwę. Rozkosz upadku. Co się czuje, brnąc po kolana w błoto? Zdaniem niektórych filozofów, czy obok impertynencji mam znosić też filozofowanie? Wyniosłość na skraju przepaści. Mogłem się tego spodziewać. Więc zostawmy filozofowanie i nie traćmy więcej czasu. Rozbieraj się. Mam ci pomóc? Nie. Patrzę więc i rejestruję w pamięci. Jak ci idzie, Lucrecio? Fajnie jest? Zasmakuj gniewu i obrzydzenia ofiary przemocy. Dobrej zabawy, przeklęta. Wrzuci pan tych parę kilo i zaraz pójdzie łatwiej z narzeczoną. Fantastyczna myśl. Można prosić o formularz? Na dole pański podpis, imię i nazwisko na górze. Resztę wypełnię sama. Serdeczne dzięki. Juan Bermudez. I podpis. Doskonale. Kiedy mogę zacząć? Nawet zaraz. Ale najpierw muszę pana dokładnie pomierzyć. Czy to konieczne? Oczywiście. Pozwoli pan ze mną. Ten bilans jest spartaczony. Kto go robił? Ja. To nie twoje pismo. Pewnie Fernanda, tak? Przeszkadzam? Nie. Właśnie wychwalałem twoje dzieło. Poważnie? Tak. Przejrzyj to sobie. 5 lat studiów ekonomicznych i nie potrafisz zrobić bilansu. Przepraszam. Twoja sekretarka przybiegła ze skargą na mnie. Sandra nie z tym przyszła. Bronisz jej? Niech się sama broni. Gratuluję. Wkrótce zajmiesz stanowisko mojej matki. A propos, nie miałem przyjemności widzieć twojej matki w pracy. Nic nie wiem na ten temat. Czyżbym się jej nie podobał w roli szefa? Chcesz ją zwolnić? Nie. Ale jedno jest pewne. Kiedy jej tu nie ma, życie nabiera barw i człowiek oddycha pełną piersią. A ty, Fernando, kiedy planujesz urlop? A tutaj przewidziałem bluszcze. Co ty na to? Masz imponującą wiedzę o roślinach. Przede wszystkim nie lubię. Wywącham krzak jaśminu z 500 metrów.
A propos, parę dni temu wyniechałem coś bardzo osobliwego u nas na piętrze. Tak? Co? Marihuanę, synu. Ja też miałem kiedyś twoje lata, więc swoje wiem. Narkotyk to narkotyk. Nie wróżę nic dobrego. To nie ja, tato. To... René. Robi to tak naturalnie, że zbija mnie z kropu. Coś w tym jest. Przyznam ci się, że dziewczyna... Podoba mi się. Powiedz mi, czy... Nie martw się. Przeciwnie, byłbym bardzo rad, gdyby ona i ty... Gdybyś w końcu stał się mężczyzną. Serio, René jest po prostu koleżanką. To mi przypomina o moich koleżankach z młodości. W tamtych czasach, jeśli nie przespałeś się z koleżanką, to byłeś złym kolegą. Bo seks był czymś naturalnym, jak powietrze i kwiaty. Pokój i miłość. Byłeś hipisem? Uważaliśmy się za hipisów. Oczywiście po ekscesach z kumplami, kiedy czułem się pijany wolnością, wracałem grzecznie do domu, składałem krawat i garnitur i zasiadałem do stołu. Z twoimi dziadkami nie było żartów. Można? Wejdź. Jak się masz? Jak na pierwszy raz nie było najgorzej. Choć wolałbym więcej zaangażowania z twojej strony. Ja zrobiłam już swoje. Teraz kolej na pana. Ależ ja już zrobiłem swoje. Chodzi mi o obalanie testamentu. Ach, tak. Kiedy złoży pan apelację? Jutro dam ci znać. Jestem teraz zbyt zmęczony, by myśleć o głupstwach. I nie patrz tak na mnie, bo to twoja wina. Będę czekała na wieści. Żegnam. Podejdź tu do mnie. Pożegnaj się, jak Bozia przekazała. Co takiego? Przestań. Po tym wszystkim, co dla mnie zrobiłaś, jeden pocałunek to drobnostka. Chcesz odzyskać Mistral? Porozmawiamy? Jeśli z polecenia José Antonio, to wolałabym bezpośrednio z nim. José Antonio wyszedł. Sprawa ma charakter osobisty. Słucham. Zdaje się, że płacze. Chyba tak. Jedziemy za nią? Nie wtykamy nosa w cudze sprawy osobiste. Ale może chodzić o szantaż? Zbadamy to jeszcze. Tym razem się spóźniliśmy. Jestem naprawdę pod wrażeniem, panie Bermudez. Jest pan w świetnej formie fizycznej, mimo braku treningu. Dziękuję. Zapraszam jak najczęściej. Po to się zapisałem. Dziękuję za wszystko. Nie ma za co. Obiecuję mieć oczy otwarte, jeśli chodzi o body. Dziękuję. Sylwia, tak? Zgadza się. Proszę zapamiętać. Obiecuję. Ciao, grazie. Ciao.